Witam serdecznie Państwa na Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na otwarciu, właściwie to pierwszej w tym roku, tak znamienitej wystawy. Otwieraliśmy tydzień temu poza centrum, natomiast w Orońsku pierwsza w tym roku. I od razu, tak jak nie to jest, nie jest to tylko moja opinia, ale wszystkich, czy większości, z których rozmawiam, tak znakomita wystawa. Witam serdecznie profesorów, artystów, przyjaciół naszych ze środowiska gdańskiego, bo jak widzimy, wystawa jest poświęcona i pamięci nieżyjących twórców ze środowiska gdańskiego i autorem, że tak powiem, głównym pomysłu jest stojący obok mnie Robert Kaja, który to nie pierwszą już tutaj wystawę, tak znam, kto mi to zaaranżował i wymyślił. Przedsięwzięcie, wystawa pod tytułem Zapis Pamięci, dedykowana dwóm wybitnym profesorom Akademii Gdańskiej, panu profesorowi Franciszkowi Duszeńce i Zdzisławowi Pitkowi. Zamysł tej wystawy powstawał chyba jakieś 3 lata temu, ile pamiętam dobrze, tutaj takim dobrym duchem opiekuńczym był nieobecny pan profesor Stanisław Radwański, który właśnie sugerował, że można by było zestawić tych dwóch wybitnych artystów, dwóch wybitnych pedagogów. Jednocześnie zasugerował, że może być do naszej dyspozycji pan Robert Kaja, który jest uczniem Zdzisława Pitka i jednocześnie pracownikiem dydaktycznym Akademii. A jednocześnie współbrzmi w nim jakaś nuta, która była też obecna w przypadku twórczości tych dwóch wielkich artystów, o których mówiłem, a z którym to panem Robertem od wielu, wielu lat współpracujemy, więc mieliśmy, że tak powiem, pewność i gwarancję, że uda się tak trudne przedsięwzięcie zrealizować. Dlaczego trudne? Dlatego, że prezentujemy, proszę Państwa, dzieła, których w zasadzie nie można zobaczyć w salach muzealnych. One przekraczają swoim rozmiarami, swoją skalą, swoją ideą, rozpierają mury, egzystują w przestrzeni otwartej. Są to wielkoformatowe realizacje przestrzenne, takie komemoratywne, które możemy tylko w formie dokumentacji przedstawić. Więc tutaj trudność zasadnicza polegała na tym, jak zbudować wewnątrz narrację, która by opisywała właśnie te wielkie memoriały, których autorami byli profesor Duszenko i profesor Pitek. Oczywiście o tych dwóch dużych realizacjach, myślę tutaj o Treblince i o polskich nekropoliach wojennych na wschodzie, można by mówić bardzo wiele i z poważną refleksją. To są dzieła epokowe. To jedna z najwybitniejszych realizacji tego typu w skali nie tylko Polski, ale i Europy, a może i świata. Mamy zawsze kłopot z pamięcią, z upamiętnianiem i oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi, jak burzliwe niekiedy toczą się debaty na temat tego, jaki wyraz, jaki charakter, jaką formę znaku ma przyjąć tam pomnik, umowę, prawda, w cudzysłowie. W przypadku tych dwóch autorów, profesora Duszenki i Zdzisława Pitka, mamy do czynienia z myśleniem w zupełnie innym formacie, w innej skali, tak jak wspomniałem, ale też z zupełnie inną, jak gdyby, opcją rzeźbiarską. To są prace, które zawładnęły przestrzenią i stwarzają niesamowity spektakl, czy misterium takie, które dzieje się tam wobec każdego, kto tych miejsc dotyka. Więc tak jak wspomniałem, zrekonstruowanie w warunkach muzealnych tego jest niemożliwe, dlatego troszeczkę posiłkujemy się tutaj materiałem filmowym jeszcze, który oddaje właśnie wielkość tych prac. Powiem tak, profesor Duszenko był dla nas niewątpliwie autorytetem, tak jak dla wielu przedstawicieli środowiska gdańskiego i mamy świadomość jego ważności w pejzażu artystycznym polskim. Profesor Zdzisław Pitek był z nami bardzo blisko związany. Bywał w Orońsku, miał tutaj wystawę, miał bardzo ciekawą wystawę, której zapis dokumentalny Państwo będą mogli zobaczyć.
Byliśmy też tą instytucją, która jako pierwsza chyba wystawę Problem Nuria w 2007 roku zorganizowała dla pamięci profesora. Ale był też opiekunem warsztatów akademickich studentów gdańskiej uczelni i bywał u nas regularnie, właściwie co roku. Mogliśmy się bliżej poznać, byliśmy pełni uznania dla jego skromności, która to cecha była również właściwością profesora Boszenki, może bardziej wspomnieć. I zostawił u nas bardzo pozytywne wrażenie. Posiadamy kilka jego prac w zbiorach i wiem, że jest taka wola, żeby te elementy spuścizny, które pozostały, znalazły swoją przystań tutaj w Orońsku i jesteśmy gotowi się tego zadania podjąć. Podobnie zresztą jak w przypadku profesora Duszenki, o ile nie wiadomo, życzeniem pani Urszuli, czyli wdowy po profesorze jest, aby niektóre prace znalazły się w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej. Także tą drogą chciałem złożyć serdeczne podziękowania za te wspaniałe gesty. Jestem niezwykle zobowiązany i wdzięczny dyrekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, że mogliśmy tą wystawę zrobić, że mogła ona powstać w takiej formie, jaką zaplanowaliśmy z Jarkiem, pomimo że nie było to łatwe, że dziękuję całemu zespołowi, który naprawdę tutaj w komplecie przez kilka dni pracował, żeby to wszystko mogło powstać. Szczególne podziękowania właśnie dla Jarka Pajka, dla Leszka Korca, który przygotował tą dokumentację filmową i dla wszystkich pracowników. Osobno także chciałem podziękować Wojtkowi Zamierze i Piotrowi Józefowiczowi, którzy pomogli przy tej realizacji. Wykonali prace też projektowe i graficzne, także dziękuję za to wszystko, że możemy zobaczyć, kim byli ci profesorowie, którzy troszeczkę oddalają się od nas w czasie. Myślę, że dla naszego Wydziału Rzeźby jest to też o tyle istotne, żebyśmy sobie przypomnieli, z czego wyszliśmy i co było istotne w historii naszego Wydziału, żeby czegoś nie zgubić, żeby zachować tożsamość Wydziału, którą wychowali ci ważni profesorowie naszego Wydziału. Także tym chciałem skończyć. Dziękuję. Zachowana w takiej formie. Śmierć, w zasadzie bez żadnych zmian, tak jak ją dostali. Także to jest rekonstrukcja przestrzeni jego pracy. Myślę, że te fotografie znakomicie oddają klimat tego miejsca i to zawsze jest przyczynek też do takiego rysu, kim była ta osoba, w jakich warunkach pracowała, tworzyła. Zapraszamy Państwa do zwiedzania wystawy, potem przemieszczamy się do oranżerii i wracamy do jego dyrektora. Dziękuję. Jakby były zerwane, ale widzę, że się same wypięły.